Cześć, nazywam się Magda Drozdek, a to jest program Odkrywamy Karty. Te karty posłużą mi do zadania moim gościom nieoczekiwanych pytań. Jan Holubek opowiedział mi o filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, o pracy przy nim i o nominacjach do Orłów 2021. Okej. Okay. Bezradność. No to taki właściwie motyw przewodni 25 lat niewinności, mm -hmm. bo Tomek jest bezbro bezbronny, bezradny w starciu z tym okrotnym systemem. To prawda, jest to film o bezradności. E, też takiej bezradności społecznej, to znaczy w szerszym kontekście zarówno bezradności samego Tomka i jego rodziny. E, jak wiemy, no padli ofiarą. E, Niesamowitej manipulacji ze strony e, organów ścigania, najogólniej rzecz ujmując, i myślę, że każdy z nas e, w takiej sytuacji byłby bezradny. E, też jest to rodzaj bezradności, takiej właśnie społecznej, znaczy, że człowiek trafia na 18 lat do więzienia i, e, i nie, ma, nie ma po prostu ratunku. Znaczy, oczywiście, w tym przypadku. Ten ratunek się na szczęście tak, pojawił. Tak tak, 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 tak. Ale to jest pewnie jeden na milion. Wspomniałam trochę od razu, że jak słyszy się takie historie, to widzi się już te scenariusze gdzieś tam w głowie, ale jest pewnie taka cienka granica pomiędzy tym opowiadaniem historii a eksploatowaniem tych historii, tych ludzi prawdziwych? Cienka granica, w, no w ogóle opowiadanie, robienie filmów o ludziach, którzy żyją, jest, jest rodzajem Spaceru po linie. Y, y, trzeba no, jak, zachować jakiś balans. I nigdy nie wiadomo, czy się kogoś nie skrzywdzi tym filmem, więc y, to duża odpowiedzialność po prostu. A jaki ten spacer po linie był dla Ciebie? Dla mnie najtrudniejsze naj, 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 naj było w tym filmie w, w złapanie balansu, po prostu, y, bo jest to historia niesamowita, ale ma też potencjał na, na no, można było ją pociągnąć, nie wiem, jak to ująć. No, jest tam był tam potencjał na du dużo, dużo mielizn, tak bym powiedział, i takich, i takich zakrawających o kicz nawet. I dla nas nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich ważne było, żeby ten film był idealnie wybalansowany po prostu. Między tym, co brutalne, a tym, co piękne, między tym, co jest nie do zniesienia, a jednak jak, a poszukiwaniem jakiejś poezji, w tym strasznej sytuacji, to nazywam tym spacerem po linie. Zobaczmy, jaka będzie kolejna karta. Przygoda życia. Tak, związana z aktorem, ze światem filmowym. No tutaj mógłbym długo o tym mówić, ale film, kręcenie filmów jest przygodą mojego życia i od Mniej więcej 12 roku życia. Już ta przygoda się zaczęła dla mnie, kiedy kręciłem swoje pierwsze amatorskie filmy, i e, wydaje mi się, że nie, nic innego nie mógłbym w życiu robić, po prostu. Cieszę się, że się urodziłem w czasach, kiedy już są kamery mhm. wymyślone. Bo nie wiem, co by było. E, natomiast, e, tak. No, e, Ponieważ ja przez całe lata byłem operatorem, a kilka lat temu zmieniłem lekko profil i stałem się reżyserem, to mogę powiedzieć, że jest to przygoda mojego życia. No to kolejna karta. <laughs> Najpiękniejsza chwila. Tak. Związana z produkcją, premierami i odbiorem 25 lat niewinności. Wiem, że Takim najbardziej emocjonującym wydarzeniem było pokazanie filmu Rodzinie Tomka Komendy mm -hmm. i jego reakcja. Tak, ale nie nazwałbym tego najpiękniejszą chwilą, bo, mm -hmm. bo to jednak było związane z olbrzymim stresem i, 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 i też no jakby rodzina miała. Generalnie Tomkowi film się bardzo podobał, ale musieliśmy jeszcze tam troszkę popracować. A co byś wskazał? Hmm. Zawodowo. Trzymajmy jasne, się. jasne. Zastanawiam się, czy jest taka jedna chwila. Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie ma takiej jednej najpiękniejszej chwili. Ja po prostu, dla mnie te najpiękniejsze chwile to są właśnie chwile, kiedy mogę kręcić swoje filmy, swoje rzeczy i tych chwil jest po prostu mnóstwo. Yy. Nie, no, premiera na filmu była pięk piękną chwilą i moment, kiedy Tomek jakoś zamknął rozdział, oświadczając się swojej narzeczonej po filmie. Mało osób się spodziewało w ogóle takiego Nie, wydarzenia. myśmy w ogóle nie wiedzieli tak? o tym, także to, to wspaniała chwila na przykład. Tak, tak, zdecydowanie. No to zobaczmy, co będzie dalej. Najtrudniejsza scena. E Piotrek Trojan po przeczytaniu scenariusza powiedział, że w tym filmie nie ma ani jednej łatwej sceny oh, no tak. <laughs> dla niego i jedna z najtrudniejszych scen, a tak jak mówię, było ich bardzo wiele i one miały z różnych powodów trudność, bo są sceny stricte emocjonalne po prostu w tym filmie i to jest to była oczywiście wielka trudność dla, dla aktorów, żeby się wznieść na ten poziom emocji, na jaki zresztą się w tym filmie wznoszą i to widać. Natomiast myślę, że bardzo trudną sceną była scena pod prysznicem Aha. w więzieniu, gdzie mieliśmy po prostu, kręciliśmy to w prawdziwym prysznicu, w prawdziwym zakładzie, w areszcie śledczym nieczynnym. Było zimno. No, grupa kilkunastu mężczyzn i scena bicia Tomka, no, czyli Piotra. Bardzo trudna scena po każdym dublu suszenia aktorzy na podłodze mokrej dosyć nieprzyjemne miejsce w ogóle bo to prawdziwy areszt nieczynny w Wałbrzychu chyba to mi utkwiło jako taka bardzo trudna scena dla wszystkich i technicznie i też emocjonalnie jednak mhm. nawet jeżeli ci ludzie udają że biją to to dla aktora być otoczonym przez 15 facetów z, z marchewami, którzy okładają go, myślę, że dla Piotra to było wielkie przeżycie. Takim ogromnym też obciążeniem emocjonalnym był sam fakt, że kręciliście w prawdziwym miejscu, które było zakładem. Czy, czy jest zakładem karnym? Znaczy, ob, obydwa zakłady karne, znaczy zakład karny i areszt w Wałbrzychu i w Zabrzu. Mhm. To są już nieczynne. Także na szczęście, bo jednak zdarza się też kręcić czasami w czynnych zakładach, i to jest jeszcze bardziej obciążające ze względu na w ogóle atmosferę i pewien rodzaj represji od samego wejścia. A, a tutaj no jednak mogliśmy w ciągu dnia dowolnie wchodzić i wychodzić z tego obiektu zdjęciowego, co w przypadku prawdziwego zakładu karnego byłoby niemożliwe. Więc no nie jest to na pewno przyjemne i w, w, czuję się w murach tych więzień opuszczonych niesamowity, jakiś, niesamowitą opresję i jakiś rodzaj takiego bólu. Tak, tak jak teraz przypominam sobie film, to myślę o tych wszystkich trudnych scenach, to, przez które musiał przejść Piotr troje, ale zastanawiam się właśnie, jak one wyglądały z twojej perspektywy. Yy, scena yy, pobicia. Po aresztowaniu. Sam hmm. moment, kiedy Tomek Komenda słyszy, yy, słyszy, jaki jest wyrok, i ta mimika zmieniająca się po prostu w kilka sekund. No oczywiście na planie filmowym, na szczęście, panuje też atmosfera. Często, yy, nawet przy tak trudnych scenach, yy, bywa zabawnie, i to nie jest tak, że ja, 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 ja bardzo też o to dbam, żeby jednak nie popadać w jakiś taki nastrój strasznie dramatyczny między ujęciami myślę, że to jest potrzebne, szczególnie przy takim filmie, żeby, była chwila żeby można było się pośmiać. i y, Jednak my wykonujemy pewien rodzaj y, te, technologii, to znaczy robimy duble, przestawiamy kamery, y, aktor gra to wiel, wiele razy to samo, y, ale zdarzały się takie momenty, kiedy ja za monitorem y, no, łzami się wokół Kręciła i to były szczególnie sceny, właśnie scena rozmowy Piotrka z Agatą Kuleszą. Pierwsze spotkanie Tomka z mamą przez szybę. To była scena, która była dla całej ekipy bardzo jakaś taka wzruszająca.